Zapraszam na kolejny odcinek czytania audio-wideo książki Kody Podświadomości. Jak już wyjaśniałam, to jest książka, w której jest dużo ćwiczeń i dlatego nie wiem, czy będę mogła nagrać audiobooka, ale z całą pewnością mogę przeczytać niektóre fragmenty książki i dzisiaj postanowiłam, że zajmiemy się ćwiczeniami, które są w tej książce. Dlatego, że cały sens tej książki polega na tym, że każdy z nas ma pewien zestaw przekonań. Takich przekonań, które zapisały się w nas dawno temu, kiedy byliśmy dziećmi. I teraz te przekonania stanowią całą prawdę, o której wiem, która jest dostępna mojemu umysłowi i moim emocjom we wszystkich życiowych sytuacjach. Czyli te moje kody podświadomości to jest cała baza przekonań, na podstawie których reaguję w różnych sytuacjach. Mam takie, a nie inne uczucia, mam takie, a nie inne myśli, podejmuję takie, a nie inne decyzje. Więc te kody, które mamy zapisane w podświadomości, to jest absolutnie kluczowa rzecz, jeżeli chodzi o absolutnie wszystkie sfery życia, zarówno w miłości, jak i w interesach, jak i w samopoczuciu, jak i w umiejętności znalezienia lub nieznalezienia szczęścia, dlatego że zależnie od tego, w co wierzę, mam inne emocje. Jeżeli na przykład jestem przekonana, bo często słyszałam, że to mi się na pewno nie uda, albo że zawsze wszystko zepsuję, to przecież jeżeli podchodzę do jakiejkolwiek nowej rzeczy, do nowego wyzwania, będąc już osobą dorosłą i wtedy od razu w myślach słyszę taki głos: ty zawsze coś musisz zepsuć, to ci się nigdy nie uda, ty nigdy niczego nie potrafisz zrobić. To człowiek, który słyszy takie myśli w swojej duszy, podświadomie w to wierzy i jeżeli takie przekonania kierują moim życiem, moim zachowaniem, no to trudno mi będzie cokolwiek zrobić, dlatego że za cokolwiek się zabiorę, będę to robiła z lękiem i w stresie, że tak jak zawsze wszystko coś muszę zepsuć, to na pewno też mi się nie uda. I teraz o co chodzi? W tej książce jest 100 dni ćwiczeń i jest kilkadziesiąt takich właśnie kodów, które przerabiamy, zapisujemy je na nowo, żeby zmienić to wcześniejsze przekonanie, czyli na przykład takie przekonanie o tym, że nic mi się nigdy nie uda, zawsze coś muszę zepsuć, albo w życiu mam zawsze pod górkę, albo ludzie są głupi, albo ktoś zawsze chce mnie oszukać. To są właśnie takie podświadome przekonania. I teraz chodzi o to, i to jest najbardziej niezwykła rzecz, którą odkryłam w moim życiu dla siebie samej, że to można zmienić. Dlatego, że nie wszyscy myślą tak samo. Są ludzie, którzy wcale nie uważają, że w życiu jest zawsze pod górkę, tylko uważają, no czasem jest pod górkę, a czasem jest z górki, czyli myślą realnie. Czyli to przekonanie o tym, że w życiu jest zawsze trudno, że mi się nie udaje, że jestem bezwartościowa, że jestem głupia, że zawsze coś muszę zepsuć, że jestem słomiany ogień, że nie zasługuję na to, żeby mnie kochać i tak dalej, to wszystko są przekonania nabyte i subiektywne, czyli indywidualne, czyli każdy człowiek może mieć je inne. A ponieważ każdy człowiek może mieć je inne, jest to dowód na to, że to nie jest coś, z czym przychodzimy na świat, tylko coś, co zostaje w nas zapisane poprzez miejsce, w którym się wychowujemy i dorastamy. I teraz o co chodzi? Każdy z nas jako człowiek dorosły może te kody zmienić i nie musi sprawdzać, w co wierzy, tylko tutaj na początku książki jest taki test. Jest kilkadziesiąt, może nawet więcej, zaraz sprawdzę ile dokładnie. Kilkadziesiąt, jest dokładnie 50 sformułowań, zdań. I chodzi tylko o to, żeby napisać, zgadzam się, czy to jest prawda, czy nieprawda. Czy ja tak myślę, czy tak nie myślę. I to jest jeden ze sposobów znalezienia w sobie tych fałszywych, ja nazywam je fałszywymi kodami. One są prawdziwe dla mnie subiektywnie, ale są fałszywe dlatego, że kierują mnie w złą stronę, podstawiają mi nogę, odbierają mi poczucie własnej wartości, odbierają mi wewnętrzną moc, odbierają mi siłę do tego, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić, bo ja się wtedy wycofuję, chowam się, nie chcę, żeby ludzie na mnie patrzyli, będę czuła lęk, na przykład tak jak było z wyzwaniem, które podjęłam kilka dni temu. No przecież kiedyś, gdyby ktoś mi powiedział,
słuchaj, no, chcę cię nominować, bo jest taka akcja rozpoczęta przez polskiego rapera, więc każdy nominowany musi napisać co najmniej 16 wersów piosenki, a potem tę piosenkę zaśpiewać, najlepiej rapując. To powiedziała: o nie, 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 przecież ja nie zajmuję się śpiewaniem, to jest rzecz innych ludzi. Poza tym ja się wstydzę, jeżeli nagram coś i to się nie będzie ludziom podobało, to będzie mi przykro, będę się tym przejmować. Poza tym ja się do tego zupełnie nie nadaję. Poza tym ja nigdy tego nie robiłam, więc potrzebuję więcej czasu, ja nie wiem, czy mi wyjdzie. Tak mi powiedziała kiedyś, bo takie miałam kody, które tak mi podpowiadały, że trzeba unikać wyzwań, że lepiej trzymać się z boku, że inni ludzie na pewno zrobią to lepiej, ja na pewno zrobię to gorzej, że niedobrze będzie, jeżeli ludzie będą mnie krytykować, że będzie mi bardzo przykro, że ja jestem nadwrażliwa. Tak kiedyś podpowiadały mi moje kody. A dzisiaj dostałam informację, że nominuje mnie Maciej Wieczorek i powiedziałam: no jasne, fantastycznie, dziękuję ci, cudownie. Nigdy wcześniej nie zrobiłam czegoś takiego. W sensie podjęłam różne wyzwania, ale nigdy wcześniej, no błagam, ja nigdy wcześniej nie rapowałam. Nigdy wcześniej nie nagrałam piosenki, nigdy wcześniej publicznie, jeśli dobrze pamiętam, nie śpiewałam. Nigdy wcześniej nie śpiewałam publicznie, ale myśląc, że nikt mnie nie słyszy, więc czasem zdarza mi się śpiewać, kiedy sobie na przykład jadę rowerem albo spaceruję, ale zawsze wtedy staram się być sama, nie między ludźmi, bo to może zostać dość dziwnie odebrane, ktoś idzie i śpiewa. Więc to jest coś, co zrobiłam po raz pierwszy, nie mając żadnego doświadczenia, nie wiedząc, czy mi to wyjdzie i ryzykując to, że zostanę skrytykowana. Ale o to chodzi. Moja instynktowna reakcja na nowe wyzwanie, które pojawiło się w moim życiu, było: tak, chcę spróbować. Będą mnie krytykować? No trudno. Jeżeli ja będę miała poczucie, że zrobiłam to dobrze albo najlepiej jak potrafię, to jest dla mnie najważniejsze. I jest oczywiste, że różni ludzie mają różne opinie, więc z całą pewnością ktoś napisze, że to jest niesmaczne, albo że mam za krótką sukienkę, albo że jeszcze coś, że w ogóle nie powinnam się zajmować tym, bo przecież ja się znam na wszystkim, a teraz będę się znała na rapowaniu. No. Ludzie mają różne opinie i mają prawo do tego, żeby te opinie mieć i żeby je wypowiadać. I kiedyś się tego bałam, a dzisiaj się tego nie boję. I na tym właśnie polega zmiana kodów podświadomości. Na tym, żeby instynktownie w różnych trudnych sytuacjach albo wymagających odwagi, śmiałości, bo to nie chodzi tylko o to, żeby rapować piosenkę. Chodzi o to, żeby w ogóle w życiu odważyć się na podjęcie wyzwania, na zrobienie czegoś, czego nie robiłam nigdy wcześniej, na poszukanie w sobie siły, inspiracji, na dokonaniu pewnego wysiłku, dlatego że kiedyś, w przeszłości, moją odruchową reakcją było: nie, 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 ja sobie z boku poczekam i popatrzę, jak inni się bawią, dlatego że gdzieś głęboko w sercu miałam takie przekonanie, że dobra zabawa, szczęście, przyjemność, radość, śmiech to jest dla innych ludzi. A ja, jeżeli się śmiałam, to tak, żeby nikt mnie nie widział, żeby nikt nie pomyślał o mnie czegoś. Pewnie wiecie, jak to jest. Więc chodzi o to, żeby zmienić te swoje podświadome kody i żeby reagować instynktownie. Tak, zrobię to. Tak, jestem odważna. Tak, podejmuję wyzwanie. Tak, wszystko jest możliwe. Tak, uda mi się. Więc temu właśnie służą ćwiczenia w tej książce. Czyli najpierw znajdujemy różne kody, potem wyjaśniam, w jaki sposób te kody kierują ludzkim zachowaniem na różnych przykładach z mojego życia. Między innymi jednym z głównych bohaterów w tej książce jest Franciszek Chopin. Nie mylić z Fryderykiem Chopinem. A potem są ćwiczenia praktyczne, czyli trzeba... Ja wyjaśniam, jak może brzmieć prawidłowy kod, ale są tutaj miejsca,
linijki, gdzie trzeba ten kod zapisać. I im częściej się taki nowy kod zapisze, tym szybciej on się zapisuje w podświadomości. Czyli chodzi o to, żeby nauczyć swój umysł innego, instynktownego reagowania w różnych sytuacjach, co absolutnie zmienia całe życie. Całe życie. Dlatego, że jeżeli masz poczucie własnej wartości, jeżeli masz odwagę zrobić coś nowego, jeżeli masz odwagę spotkać się z ludźmi i nie przejmować się tym, że ktoś komuś nie będzie się podobało, jak się ubrałaś albo jak wyglądasz, albo jeżeli nabierasz przekonania, że masz przywilej i prawo założyć swój własny interes i rozwijać się i iść za swoją pasją, to po prostu dostajesz skrzydeł i dostajesz wiatru w te skrzydła, żeby móc te swoje marzenia zrealizować. Więc chciałabym przeczytać przykład jednego z ćwiczeń, bo tych ćwiczeń, jeżeli to jest kurs na 100 dni życiowej przemiany, to tych ćwiczeń jest co najmniej 100 w tej książce. Myślę sobie, że napiszę następną też z ćwiczeniami, więc na przykład takie wewnętrzne, instynktowne przekonanie, czyli fałszywy kod, który brzmi: czasem mam wrażenie, że w życiu jest zawsze pod górkę. Jeżeli tak myślisz, to żyjesz w takim przekonaniu, że życie jest trudne i że życie ciągle chce ci zrobić na złość i że ciągle rzuca ci różne przeszkody pod nogi. Więc jeżeli masz takie przekonanie, no to trudno jest zaufać życiu i trudno jest podążać za drogowskazami, które życie przez cały czas dookoła ciebie rozstawia. I trudno wtedy znaleźć radość, jeżeli naprawdę wierzysz w to, że życie tak cię prowadzi, żeby ciągle ci było trudno i żeby ciągle ci było pod górkę. Więc zapisujemy nowe sformułowanie, nowe przekonanie, nowy kod w miejsce tego starego i zapisujemy kod następujący. W życiu czasem jest pod górkę. Dzięki temu mam możliwość ćwiczenia swoich życiowych mięśni. I tak samo jest w podróży. Chodzenie po płaskim jest wprawdzie przyjemne, ale po pewnym czasie staje się nudne i przewidywalne. I dlatego właśnie życie czasem stawia na mojej drodze górę i zmusza mnie do wspinania się na szczyt. I dobrze jest zmęczyć się, potrenować siłę woli, umiejętność racjonalnego myślenia, szukanie rozwiązań, podejmowanie decyzji, dlatego że to mnie wzmacnia jako człowieka. Po wejściu na górę zawsze jest ten cudowny moment odpoczynku. Zejście w dół i wędrówka po płaskim, a potem znowu wierzchołek i takie jest życie. I tak właśnie uczy mnie wytrwałości, mądrości i siły. I teraz chodzi o to, żeby zapisać to własnym charakterem pisma. Dlatego, że kiedy piszesz, to te słowa nabierają kształtu, zapisują się w twojej duszy, w twoim umyśle i stają się twoim nowym sposobem myślenia. Oczywiście, jeżeli raz to przeczytasz i raz to zapiszesz, to te dawne kody, które mówią o tym, ja mam zawsze pod górkę, te dawne kody będą silniejsze, więc chodzi o to, żeby to zapisać wiele razy. Chodzi o to, żeby to powiedzieć do siebie na głos wiele razy. Chodzi o to, żeby przeczytać to na głos rano i zabrać to nowe przekonanie ze sobą w myślach. Przypominać sobie, aha, to nieprawda, że w życiu jest zawsze pod górkę. Prawdą jest to, że w życiu czasami jest pod górkę. Ale to jest dobrze, dlatego że wtedy uczę się siły. I zabierasz takie przekonanie ze sobą na cały dzień, nosisz to w myślach, nosisz to w sercu, powtarzasz sobie, zapamiętujesz coraz głębiej i głębiej i głębiej. Im częściej to powtórzysz, im częściej będziesz to mówił, im częściej będziesz to pisać, tym mocniej to stanie się twoim nowym, instynktownym sposobem myślenia. I wtedy, kiedy następnym razem życie przyniesie ci jakiś pagórek, to zamiast mówić, ja to mam zawsze pod górkę, powiesz, o, przede mną stoi pagórek. To dobrze, dlatego że pagórki uczą mnie siły, mądrości i wytrwałości. I z takim nastawieniem masz w sobie radość, masz w sobie zaufanie, masz w sobie siłę i wtedy wszystko łatwiej ci przychodzi. I o to właśnie chodzi w tej książce.